Gdybyś oglądał moje przepowiednie, to byś wiedział, że kurs bitcoina upadnie czy spadnie, pęknie, bańka spekulacyjna wiele osób tak naprawdę zaoszczędziłoby ogromne, ale to ogromne pieniądze, ponieważ mówiłem już dawno, nie chcę się chwalić tak, że przepowiednia się sprawdziła, ale mówiłem już dawno, że... W 2018 roku będzie dramatyczny upadek może nie upadek, ale spadek wartości bitcoina. Pęknie banka spekulacyjna. Bardzo ciekawa, tak naprawdę, przepowiednia. Wiele osób do mnie teraz pisze i żałuję, że się mnie nie posłuchało wcześniej. Jednak o tym w dalszej części filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Może zacznijmy tak. Fakty są nieubłagalne i trudno jest tutaj dyskutować z faktami. Jeszcze niedawno kurs bitcoina wynosił 20 tysięcy dolarów. Precyzyjnie mówiąc tutaj, jeden bitcoin kosztował 20 tysięcy dolarów. Natomiast w połowie stycznia, czyli praktycznie 15 stycznia, kurs bitcoina wynosił 10 tysięcy dolarów, spadek o 50%, natomiast teraz mówi się o tym, natomiast teraz ten kurs bitcoina wynosi około 6 tysięcy dolarów. Zobaczcie, jakie to są ogromne spadki. Wystarczyło mieć kilkanaście tutaj czy kilkadziesiąt bitcoinów i praktycznie, i praktycznie po prostu ogromne straty finansowe. Praktycznie różnica na kursie z grudnia. W porównaniu do teraz to jest 14 tysięcy dolarów. To daje, przyjmując kurs dolara, no to jest 3,50 pewnie kurs dolara, ale załóżmy, że jest to po prostu 3 zł za dolara. To 14 razy 3 daje tutaj 42 tysiące złotych, więc wystarczyło mieć praktycznie 20 bitcoinów, żeby stracić 25 bitcoinów plus minus oczywiście. No nie stosujmy tutaj takiej dokładnie matematyki kalkulatora. Wystarczyło mieć kilkanaście tych bitcoinów, żeby stracić milion złotych. O tym ja właśnie wszystko mówiłem: że nastąpi pęknięcie banki spekulacyjnej. Mówiłem to a propos przepowiedni tutaj jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, który wskazywał, że pęknie bańka spekulacyjna, nastąpi kryzys na giełdzie w 2018 roku. Gdy go pytano się dokładnie, co ma na myśli, on nie sprecyzował. Powiedział tak: Być może będzie to bitcoin, ale nie chcę tutaj precyzować, że chodzi o bitcoina. Natomiast ja cały czas mówiłem, że chodzi o bitcoina. Wiele razy to powtarzałem. Chcę też powiedzieć na samym początku, tak. Nie uważam, żebym był jakimś alfą i omegą, żebym, żebym to po prostu przewidział i tak dalej. No, przewidzieć, przewidziałem, tak. Natomiast nie uważam się, że tutaj że za alfa i omego. Natomiast, natomiast chcę też powiedzieć taką rzecz, że mówiłem o tym wiele razy w różnych filmikach. I trzecią kwestię to chcę powiedzieć taką. Nie jestem przeciwnikiem bitcoinu. To też po prostu jest ten. To jest normalna, normalna po prostu. To jest zasada, jakby na rynku, tak? Nie jestem tutaj przeciwnikiem bitcoinów, tylko widziałem, co się dzieje na rynku, widziałem, co się święci na rynku i wiedziałem, że dojdzie do upadku bitcoina, tak? Dojdzie do upadku bitcoina, gdzie najwięcej straciły te, te osoby zwykłe, tak? te osoby zwykle najwięcej, najwięcej praktycznie straciły inwestorzy indywidualnie, a jeszcze tacy inwestorzy, którzy nie są gdzieś tam skupieni w żadnych tutaj organizacjach, to już tym bardziej, czy w jakichś funduszach inwestycyjnych, czy w jakikolwiek po prostu instytucjach finansowych, to już kompletnie. Mówiłem, że pęknie banka spekulacyjna, mówiłem o tym już dawno, zresztą nie jest to pierwszy przypadek, kiedy ta banka spekulacyjna pęka, już to jest to praktycznie, dzieje się tak z bitcoinem trzeci raz, natomiast co chcę powiedzieć, no to nie jest tak, że Bitcoin będzie co chwilę, co chwilę będzie pękała ta bańka spekulacyjna, co chwilę będzie pikował w dół, a następnie będzie szedł w górę, niestety, gdzieś ten kurs Bitcoina się ustabilizuje, to są teraz na początku oczywiście są bardzo wysokie kursy, bardzo wysokie tutaj rozbieżności, mnóstwo ludzi dorobiło się ogromnych majątków i mnóstwo ludzi potraciło całe oszczędności życia, są już przypadki, możecie sobie poczytać na internecie, w krajach azjatyckich ludzie się normalnie wie, bo stracili wszystkie pieniądze, zainwestowali, posprzedawali mieszkania, zainwestowali bitcoiny, bo myśleli, że dorobią się na tym ogromnych pieniędzy. Ja mówiłem, że pęknie tutaj banka spekulacyjna, że będzie to związane z bitcoinem. Może nie nastąpi upadek bitcoina w takim sensie, że całkowicie zniknie z rynku, bo ta waluta będzie istniała, natomiast rzeczywiście ten kurs drastycznie spadnie i on się ustabilizuje do takiego normalnego poziomu. Co ciekawe, teraz ten kurs wynosi 6000 dolarów za jednego bitcoina. Mało tego, ja uważam, że ten kurs będzie wynosił 4000 dolarów, a docelowo będzie się utrzymywał na poziomie około 3,5%. Ponad 3000, między 3 a 4000 dolarów, natomiast rzeczywiście y, s, może spaść jeszcze niżej, potem się troszecz, troszeczkę odbije, natomiast rzeczywiście po prostu ten kurs bitcoina y, spadnie. Tak, jak mówiłem, y, to jest właśnie związane wszystko z gospodarką. Zobaczcie, jakie to są ogromne y, pieniądze. Jeżeli ludzie mieli tutaj zainwestowano, no nie tylko ludzie, ale także banki, fundusze inwestycyjne, 20 tysięcy dolarów y, wynosił kursy bitcoina y, w grudniu. Czyli to jest po prostu, to jest, jeżeli tutaj no, przyjmując precyzyjnie 350 za kurs dolara to by było 70 tysięcy złotych za jednego bitcoina wystarczy praktycznie mieć ile? 15 bitcoinów, żeby mieć milion złotych na koncie. Później w połowie stycznia spadek do 10 tysięcy dolarów, czyli do 35 tysięcy złotych. Potem i teraz kosztuje 6 tysięcy dolarów, czyli mamy ile? Około tam 20 tysięcy, tak 21 tysięcy. To są ogromne, ogromne po prostu różnice, ogromne, ogromne różnice. Mówiłem o tym. I teraz jakie są tak naprawdę podstawy ku temu, że Bitcoin, że Bitcoin tak naprawdę pikuje w dół? Słyszałem taką, tutaj taką informację ponieważ banki, część banków angielskich czy w Stanach Zjednoczonych zablokowała tak naprawdę tutaj możliwość kupowania, obracania tymi bitcoinami poprzez swoje tutaj konta, no i że w ten sposób banki się bronią, ponieważ chciały po prostu zabezpieczyć swoje interesy, bo być może bitcoin wyp wy wyprze zwykłą walutę dolara. Bzdura, 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 kolejna bzdura, tak samo jak bzdura po po powielana, że bitcoin będzie cały czas rosnąć, że się na nie zarobi. To jest proste, że jak się zleci mnóstwo ludzi, do jednego po prostu karmika, to wiadomo, że się wszyscy nie wyżywią, tak samo po prostu z bitcoinem, jak się zrobiła fala popularności na temat bitcoina, gdzie już zwykli youtuberzy zaczęli nagrywać, to wiadomo było, że bitcoin po prostu będzie pikował, bo jak jest dużo na rynku osób zainteresowanych, a towaru jest po prostu mało, tak, no to wiadomo, że ta, że ta, ta cena rośnie, natomiast jeżeli tutaj dużo jest zainteresowanych i dużo jest po prostu tego towaru, no to wiadomo, że ta cena, cena maleje, tak, wiadomo, że po prostu było ogromne Zainteresowanie i ogromny wysyp tutaj bitcoinów. Więc to jest bzdura, żeby banki się w ten sposób bały tutaj bitcoinów, bo banki się nie boją bitcoinów. Bitcoin będzie walutą wirtualną. Natomiast nigdy nie zagrozi walutom tradycyjnym, ponieważ bitcoin nie ma umocowań politycznych, nie ma umocowań tak naprawdę państwowych, nie ma umocowań w bankach europejskich, światowych. Natomiast dlaczego banki, banki nie, no, przede wszystkim zaczęło się od banków amerykańskich, później kontynuowały to także inne banki, między m.in. brytyjski Lloyds Bank, który wprowadził zakaz kupowania tych kryptowalut, zakaz kupowania bitcoinów, z prostej przyczyny, ponieważ e, później są pretensje do banków, żeby banki. Zwróciły pieniądze, tak? I gdyby na przykład tutaj bitcoiny spadły. Zobaczmy, co się dzieje w przypadku kredytów tutaj walutowych, tak? Kredytów we frankach. Na dobrą sprawę, tutaj teraz ludzie chcą wypowiadać umowy bankom i żeby po prostu renegocjować umowy, ponieważ rata kredytu jest wyższa o 100% od raty, kiedy oni po prostu brali kredyt. No tak, tylko też jest takie pytanie oczywiście są to ludzie poszkodowani tylko jest takie pytanie czy ci ludzie po prostu byli przymuszani do tego, że brali kredyt we frankach? Frankach. to jest pierwsza sprawa, poza tym jak bierzesz kredyt we frankach, to zawsze istnieje ryzyko walutowe, dzisiaj kurs może być taki, a jutro będzie i taki, tak samo dzieje się w kryptowalutach, że ludzie pokupowaliby bitcoiny, następnie potraciliby po 100-200%, a potem przyszliby pod banki, obwiniali po prostu banki za to, że banki sprzedawały kryptowaluty zwykłym ludziom, no przecież jeżeli banki miały taką wiedzę, tam pracują specjaliści, fachowcy, no to nie powinni dysponować tutaj, nie powinni sprzedawać bitcoinów, tylko powinni Ludzi uczuć. I właśnie to zrobiły banki, tak? Poza tym są wszelkie, jakby tutaj bankowe fundusze gwarancyjne, tak, na całym świecie, tylko one się nazywają w inny sposób i teraz w przypadku, gdyby ktoś zainwestował ogromne sumy pieniędzy w bitcoiny, to potem mogliby dochodzić czasem od banków tutaj, że bank ma zwrócić, tak, te, ktoś wydał 100 tysięcy na bitcoiny i tak, tu widzimy, tak, że bitcoin stracił trzykrotnie praktycznie na wartości i przyszedłby do banku i powiedział, że no i ze 100 tysięcy na przykład tam dolarów czy złotych, by miał 30 tysięcy dolarów, załóżmy, czy złotych, przyszedł do banku, że różnicę ma wypłacić e, i dlatego banki się wycofały, tak, z tego, wycofały się po prostu z, o, z obrotu, bo tak jak mówiłem, Bitcoin nie ma umocowań prawnych. E, jeżeli mamy złotówkę, to mamy Narodowy Bank Polski, jeżeli mamy euro, jeżeli mamy inne waluty, to są po prostu banki poszczególnych krajów, są też po prostu regulacje prawne, które są w stanie wpływać na kurs waluty. Nie ma takiej możliwości, oczywiście mogą być duże wahania, jeśli chodzi o walutę, e, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby waluta e, kosztowała na przykład kurs dolara kosztował w grudniu 4 zł, a w styczniu, żeby kosztował 2 zł. Może być różnica, może być korekta, natomiast nie aż taka. Zobaczmy sobie, co się dzieje na przykładzie w funta. Fund, dopóki Unia Europejska, Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, kosztował 6 zł 5,90, 5,97, bardzo korzystny był przelicznik. W momencie, kiedy Wielka Brytania wyszła z, 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 po prostu z Unii Europejskiej, drastycznie spadł ten fund, praktycznie kosztuje teraz tam 4,90, poniżej 5 złotych. Także mówiłem, to bo to wszystko jest związane z, z, po prostu z spekulacją. Kolejna sprawa jest taka, że Chiny chcą też prowadzić zakaz tutaj obrotu bitcoinami, zakaz wydobywania bitcoinów. Dlaczego? Ponieważ w Chinach jest bardzo tani prąd. Wiadomo, żeby dzisiaj skutecznie wydobywać te bitcoiny, trzeba kupować koparki. To są praktycznie całe farmy sprzężone, komputery, koparki, kryptowalut, które wymagają ogromnych tutaj zużycia prądu, natomiast w Chinach prąd jest stanie jak barsz, natomiast Chiny chcą się w ten sposób właśnie zabezpieczyć, żeby też nie doszło tam do spekulacji, do masowych upadków, że chcą wprowadzić zakaz, tak naprawdę zakaz tutaj, zakaz kryptowalut, tak, obracania kryptowalut, żeby po prostu też nie pogorszyć gospodarki, bo wiadomo, że będzie ogromne zużycie, jeśli chodzi o prąd, co może wpłynąć na gospodarkę, no akurat jeśli chodzi o Chiny, to są, to jest ogromne państwo. No i, i tak to właśnie, i tak to właśnie wygląda, że bitcoin spada. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Widzicie, wystarczyłoby obejrzeć mój filmik 10 byście zaoszczędzili spokojnie milion złotych albo i więcej, jeżeli macie kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilkaset bitcoinu, bo naprawdę bardzo mocno spadł. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem przeciwnikiem bitcoina. Bardzo fajna sprawa. Zresztą mam tutaj wsparcie mojego kanału w donatach. Możecie wpłacić mi w bitcoinach, będę się cieszył. Natomiast, natomiast rzeczywiście mówiłem o tym, że bitcoin spadnie. Muszę powiedzieć, że tak. I zaskoczony jestem co do jednego faktu, że nastąpiło to tak szybko. Myślałem, że będzie to trochę dłużej trwało. Natomiast już praktycznie ten bitcoin, bitcoin po prostu spadł. Ktoś zapyta się, no dobrze, a jaka jest przyszłość dalej? I przyszłość. przyszłość, tak powiedziałem, jest taka, że na razie bitcoin pikuje, na pewno się odbije. Natomiast e, trzeba pamiętać, że to jest, to jest tak naprawdę trzeci taki um, drastyczny upadek, jakby, czy spadek wartości bitcoina być może będzie czwarty czy piąty, ale trzeba pamiętać, że prędzej czy później e, po prostu ten Bitcoin się ustabilizuje na jakimś poziomie, tak? natomiast nie będzie już takich szaleńczych tutaj e, takich po prostu szaleńczych wahań, tak, e, też ogromnych możliwości zarobku, bo tak jak mówię Bitcoin nie ma żadnej tutaj gwarancji, gdyby Bitco za Bitcoin jakiś stał bank europejski, światowy, który by wpływał, tak, na jego wartość, natomiast to jest e, tak naprawdę, e, tak byście wzięli balon, nadmuchali go, a następnie wypuścili z ust, leci bez wol... Robisz, leci po prostu w każdą stronę, nawet z, z, z rokiem nie jesteśmy zobaczyć, gdzie ten balon po prostu wędruje, tak gdy go puścimy z ust, tak samo z bitcoinem. Dzisiaj ma tyle procent, jutro ma tyle no i ludzie się wieszają, tak? to jest tragedia dla wielu ludzi, a niektórzy otwierają szampany Dom Perignon za 1,5, za 2000 zł, cieszą się i piją, bo naprawdę osiągają ogromne zyski. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, <głos》> sub bardzo do Dużo warty. Warty ile? Jak 14 tysięcy dolarów subwarty, bo tyle byście zyskali, gdybyście właśnie no sprzedali w grudniu, tak jak to mówiłem, tak. Bitcoiny. To wszystko. Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba, zostawcie łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknijcie także w dzwona, dostaniecie powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.